Witajcie, z tej strony Starkey. No i jak mówiłem, chciałbym wam zaprezentować klasę, która najbardziej mnie urzekła. Co prawda na twarzy książce pisałem, że będzie to Assassin, jednak zwróciłem uwagę na parę innych aspektów i powiem szczerze, w pewien sposób wygrał jednak Akolita Śmierci. Ale czemu, z jakiego powodu, co i jak, powiem wam w trakcie tej bitwy. Po czym jeszcze chciałbym taki delikatny bonus zrobić. Dobra, nieważne. Po czym, żeby nie było, wracamy do naszych do naszej podstawowej postaci, czyli Sentinela, bądź co bądź. Oj, o ile w ogóle wygram. Te. Dobra. No ale, żeby nie było, mam swój powód, żeby naprawdę polubić teraz Akolitę Śmierci. Głównie jeden z tych aspektów już widzicie. 20% obrażeń więcej. Gdybym trafił, byłoby już teraz 40 i licznik by się zresetował. Ja ci mówiąc właśnie to, co jest najlepsze. Obrażenia. Znacznie po prostu wiecie, nielimitowane prawie obrażenia. Teraz tylko uwaga, uwaga. Dobra. Udało się, więc nie będę się powtarzać, żeby zdobywać wszystko. Oczywiście, no niestety założyłem nowego, żeby wam pokazać to, co chciałem przedstawić. Bo w sumie są dwa aspekty, które chciałem wam właśnie pokazać. Pierwsze to sam w sobie Akolita Śmierci. Widzieliście mniej więcej, jak działa na bitwie. I właśnie ta jego zdolność oraz sam w sobie moveset kosy mnie przekonują, że jednak może być lepszy. Chociaż, żeby nie było, to prędkość sztyletów Assassina też jest super. Ale mniejsza, to szybko wezmę tylko, co trzeba wziąć. I widzimy się przy pokazie następnej rzeczy, bo nie będę wam tu marnował czasu. Dobra, tak więc zachodzimy do drugiego aspektu. Ściągamy broń. I żeby nie było, słyszałem. Dobra, nawet nie tyle co słyszałem, to sprawdziłem. Jest achievement za pokonanie całego Owl Kinga tylko i wyłącznie kopniakami. Dlatego też nowa postać, którą chciałem. Pod postacią nowej klasy może trochę pomóc, bo będę mógł wam zaprezentować, czy mi się to uda, czy nie. Jak nic nie będzie, to proste zadanie. Ale może się uda. Nie ukrywam, ja prawdopodobnie sobie nie poradzę. Ale można spróbować. Ponoć jest za to jakaś fajna nagroda. Tak już wyczytałem pomiędzy graczami, nie bezpośrednio z gry. Chociaż widzicie, ja tam sobie nie radzę z tym wszystkim. A co to za nagroda, to wam nie powiem, bo jak mówiłem, ponoć jest ciekawe, ale osobiście tego jeszcze nie widziałem na oczy. Poza tym, że już mnie ta tarcza zaczyna wkurzać. Z tym, że nie, sama nie odwraca stron, rozumiecie? Dobra, dwa kopniaki i teraz defensywa. I kopniak jeden. Przecież lubię, kiedy gry wynagradzają za takie dziwne działania. Ale no, mogli trochę to ułatwić, nie będę ukrywał. Jak widzicie, pióra mi się kończą, a ja boss dalej jeszcze żyje. I to aż za bardzo. Tak więc chyba na tym się skończy moje podejście. Może kiedyś wam to pokażę, ale żeby nie było tylko tak czy jak jedną próbę chciałbym pokazywać. Aha, no super. O, tak po prostu zaliczył Shield Breaka. Nie poradzę sobie. Nie będę wam was okłamał, nie czuję, żebym był w stanie to zrobić. Jestem chyba za cienki bolek jednak. Dobra. A żeby nie było właśnie. Nie ukrywając, Akolita Śmierci naprawdę mi się spodobał pod wieloma aspektami. Jak już mówiłem, i broń, i jeszcze umiejętności. Po prostu wszystko, całokształt. Super, padłem. Dobra, trudno w takim wypadku, nie będę się siłował. Chcę wam pokazać jeszcze tylko drugą zdolność. Po czym już, żeby nie było, będziemy iść. No,
Wracaj do głównej postaci. No jasne. Nie wiem, czemu mi nie pokazuje dialogu ze śmiercią. Chociaż to jest moja pierwsza śmierć tą postacią. No ale mniejsza o to. No i niestety nie siadam przy tym posążku tutaj, więc znowu mam teraz delikatną karę za to. Ale żeby nie było. Po prostu widzimy się może, jak już będę miał drugą zdolność, by wam ją pokazać, bo nie chcę wam marnować czasu. No niestety, myślałem, że uda mi się pokazać wam, jak za pierwszym razem właśnie go pokonałem, gdy grałem, no, Acolyton. Niestety się nie udało, więc... Co ja tu więcej będę mówił? Nie jest tak fajnie, ale już jesteśmy blisko drugiej zdolności, więc... Lada moment kończymy przygodę z Acolyton i wracam do Sentinela. Żeby nie było, nie poznałem niczego nowego, grając z tymi postaciami, poza jedną rzeczą. I czekajcie teraz, tak i proszę. Fajny taki odskok, mocne obrażenia, bardzo polecam. I jak mówiłem, na tym kończymy przygodę z Acolyton. Assassina już wam nie będę pokazywał. Wracamy do Sentinela. I tym razem muszę wam pokazać jeszcze jeden dialog, który w sumie zmienia bardzo dużo w całokształcie. Po czym dowiedziałem się, że ten boss, z którym się męczyłem ostatnio, jest na dużo późniejszy etap gry prawdopodobnie. Tam w sumie może nie tyle co się dowiedziałem, co podejrzewam, więc... Nawet nie będę ryzykował z nim dalej. Fire, purge thy soul from these tormented lands. You are not of the co- Dobra, to było. Return to Vardos. Właśnie teraz, jak się pogada z nim jeszcze raz. The dead are restless, yet you still linger. Arrogance will be your downfall. If you've no intention of returning, then take this with you. No właśnie. May it serve you better than its previous owner. Leave then, before I change my mind and brand you into the Covenant's servitude. No właśnie, widzicie, mamy nowy teraz w sumie ten, jak to się nazywa, no, nowy rodzaj piórka. Nic wielkiego. Ale tak czy jak fajnie, może się kiedyś przyda. Tak więc teraz udało mi się tylko pomyśleć nad jedną rzeczą. Gdzie mamy iść? Nie będę ukrywał... Moje te... Nie udało się, ja chciałem skontrować. O proszę. Nawet się udało, nieźle. Wow! No jasne, i pułapka. Musiałem wpaść na tę pułapkę, jak zwykle. O, Gaian Blood. Dalej je mam, no dziwo. Tak więc może nawet nie będę się wielce zastanawiał, tylko... Idziemy po prostu... zwiedzać tą lokację tyle, na ile to jest możliwe. Nie ginąc może przy tym. Co tu mamy? Kolejna księga tego całego Feniksa. Aż mi zaczyna się wydawać się, że... To, że lazłem już do tamtego bossa, było błędem. Zresztą mniejsza z tym. Miejmy nadzieję, że tak się też okaże. O. Pamiętaj, żeby ubierać mocniejsze pióro, kiedy je znajdziesz. Patrząc na te porady, to chyba tutaj. O. Fajne. Mniejsze obrażenia otrzymywane po wyleczeniu się, więc no fajnie, fajnie. I tu mamy Feniksa. Wiecie co, nie jestem przekonany, czy to dobry pomysł, ale
No, chciałbym się wręcz sprawdzić. Dusza Feniksa? Aha. Nie, nie będę ukrywał. Wydaje się znacznie prostszy. Od tego, z czym się mierzyliśmy ostatnio. Tak więc... Prawdopodobnie naprawdę. Było sporo racji w tym, że tamten boss nie był na obecny moment. No. Utknęło mnie w niej dosłownie. Standardowo. Ale widzicie, jest znacznie łatwiej, więc teraz, kiedy wiem, czego się spodziewać, wiem, jak z tym walczyć. I w sumie jest to odpowiedź na to, co z tym Feniksem. Księgi Feniksa, jak się okazuje, dały nam przewagę w walce z jego duszą. Nie spodziewałbym się, że będę ubijał duszę Feniksa, ale no cóż. Też nie spodziewałbym się, że w sumie ta gra będzie taka, no powiedzmy, ja będę czerpała jeszcze jeden aspekt z Dark Soulsów. Może nie najlepszy, ale też nie najgorszy. Otóż właśnie chodzi o to, że nie prowadzi za rączkę w prawie żaden sposób. Inaczej mówiąc, można pójść w całkowicie... Nie wierzę. No właśnie, można iść w całkowicie nieliniowy sposób, można skończyć w złej lokacji w nieodpowiednim momencie. Oczywiście straciłem znowu pióra, więc... No niestety muszę. Nie wiem, jak to działa i wolę jednak, wiecie, w ten sposób to zadziałać, niż potem żałować, że dajmy na to permanentnie straciłem jakieś pióra. Więc na spokojnie tym razem. Może się uda. Dobra. Tylko raz dostałem, więc jest już przewaga. Idealnie. No i znowu dałem się złapać w tą pułapkę. Ja chyba naprawdę nie umiem. Ale za to, jak widzicie, kontrować się trochę nauczyłem. No i teraz jeszcze raz. Starcie z duszą Feniksa, podejście drugie. Dobra. I w sumie taki sam atak robi później, jak już przełaży pomiędzy fazami. Dobra, czyli jeden atak większego zasięgu i drugi mniejszego zawsze. Nie wiem, czy ja sobie poradzę, powiem wam szczerze, bo nie jestem przygotowany na to za bardzo. Dobra, teraz uciekać. Więc żeby uciekać, to jeszcze trzeba uważać na te kule ognia. Super, trafiła mnie jakaś oczywiście. Dobra, dam radę. Mam jeszcze wystarczająco dużo piór, żeby przeżyć. Jeśli zrobię czegoś głupiego, to naprawdę jest szansa na to, że wygram. Dobra, spokojnie, gwiazdny kluczu. I proszę. Feniks dalej. No ten śpi. A co to był jakiś Feniks Down? Czym Down? Chyba Down. Co tu mamy? Aha. Jakieś pióro z Feniksa, który jest przyczyną do jakiegoś rytuału. O, znowu nasz kolega, ten tamten. Dobra. Na razie może zobaczymy, co on ma do zaoferowania. I patrzajcie, ma jakieś nowości. Teraz to jest dużo tańsze. Ale zbyt ryzykowne jak na mój gust. Ze wszystkich rzeczy, które oferuje, jak nic, najbardziej mi interesuje ta włócznia, więc jedną sobie kupię. I może nawet wezmę i sprawdzę, jak ona działa, bo żeby nie było, włóczni jeszcze nie znam, jeśli chodzi o wszystkie bronie. I proszę, mam jakąś inną lokację. O.
Jab, jab i jab. Fajne. Nie powinien to ukrywał. A tak nawet jest fajny, tylko że on, jak można się spodziewać, skaluje się z finezem, czy inaczej mówiąc zręcznością, więc wracamy do mojego mieczyka. I tutaj dwa punkty. Na pewno to, bo jednak starczy, dużo korzystam. Niech już będzie nawet, że jak użyję pióra, to no da mi trochę tej energii. To wiem, może będzie kiedyś potrzebne. Obsydianowa dolina? Nie wiem, co to jest, ale czym nie był ten stwór, wydaje się być niebezpieczny. Chociaż nadal się niebezpieczny, to łatwo się go omija. Więc no, nie jest źle. Dobra. Oczywiście piórko tak czy jak muszę zużyć, bo jakby inaczej, ale... Znowu jakiś przeciwnik. Tym razem z Jidą. I... Barbarzyńskie buty. Nie, nie jest źle. Witalność 3, siła 5. Oczywiście. Mniej życia, ale dużo wyższy poziom. Aha. I standardowo trzeba kopniakiem. Patrz, 70, 71, nie. Ta moja broń staje się coraz potężniejsza. To w dobrym tego słowa znaczeniu, żeby nie było. W sumie może nawet warto byłoby znowu spróbować sił przy użyciu tego miecza. Ale nie, nie sądzę, żeby, żeby tamten mieczek był dla mnie odpowiedni. Kolejna skrzynia tego typu, co trzeba ją bić. Dobra. Ktoś mówi, że, to jest, że te kryształy nie są tu bez powodu, ale... Aha, kamień dusz, super. Ale niestety, no nie mam pomysłu, co można z nimi zrobić i jak, więc... Dobra. Nie, nie wskoczymy tam, więc lepiej chyba iść zwiedzać dalej. Jasne, pułapka. Dobra, to jeśli już pułapka mnie złapała, to w takim wypadku... Ustawiamy nowe umiejętności, wiecie, zmieniamy broń, zobaczymy jak będzie. Może no w końcu się nauczę obsługiwać też tego miecza. I dobra, lecimy. Oczywiście aktywuję chyba każdą pułapkę, którą zobaczę. Bo jakby inaczej, przecież inaczej się nie da. Nie, wszystko tutaj zdecydowanie za dużo bije, jak na mój gust. No i oczywiście musiał mnie trafić. Super. I minimalna ilość będzie z mojej strony wszelkich rzeczy leczniczych. A i tak mam wygrać. Aha. Nie, mieczek ten jest nas przyjazny. Czemu, dobra, przyjazny to nie to co chciałem powiedzieć, bardziej przyjemny. No nie, 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 no nie wierzę, nie. O, kolejne wspomnienie. I'm glad, but you know I wasn't always a soldier. You'll have plenty of time to figure it out. Just remember, whatever you do, give it your all, okay? No więc takie wspomnienie. Znowu spotkanie prawdopodobnie z matką, która mówi, że nie zawsze była żołnierzem. Czy syn o tym wiedział i takie tam rzeczy. Dobra. Dobra. No jasne. Nie trafiłem go w idealnie w momencie, w którym mógłbym już zakończyć to wszystko. No i teraz jeszcze ten mnie pewnie dobije, bo jakby inaczej. W końcu muszę udowodnić, że nie umiem w to grać. Ależ nie ukrywam, po części mogłoby być to wina tego, że zmieniłem broń tak nagle, kiedy już mówiłem wprost, że tam, że ta broń mi nie odpowiada. A tak jak widzicie, nawet sobie z nim radzę, więc nie jest tak źle. No, nie. Ten starszy naprawdę jest tutaj
To jest... Zepsułem. A. Okej, czyli lokacja się nie doczytała. Oczywiście pułapka. Znaczy już tym nie będę przejmował. Po prostu... Byłby przebiec to wszystko. Chcę uzyskać moje pióro. Już nie wiem, czy uda mi się... No właśnie nie. Chyba... Muszę znowu zrobić to. Kolejny raz, dobra. Żeby nie było level up, musimy podbić mocno witalność teraz, czuję. Coś tak za szybko umieram. I w sumie nie wiem, czy to jest wina moja, broni, czy wszystkiego. Okej, okay. Czyli najpierw idziemy tutaj, żeby ich zgubić. Jak już ich zgubię, to będę mógł teraz łatwo dzięki temu pójść gdzie indziej. Dobra. Zastanawia mnie dalej ta kwestia tych zielonych kryształów. No! To było już nie w porządku, mocno. Ja sobie spokojnie idę. Grzecznie robię co trzeba. A tutaj nagle wpadam w trzech takich, nie da się ruszyć nic, bo... Ciosy po prostu ciągle blokują mi dalszy dostęp do czegokolwiek. Ale dobra. No, dobra, wiecie co, do zobaczenia jak już to ogarnę, bo taki odcinek nie ma sensu. Wiecie co, to było łatwiejsze niż myślałem, po prostu trzeba było się przerolować przez te wszystkie pułapki. No i główny problem już rozwiązany. Teraz tylko jeszcze tutaj przeżyć. To z mojej strony znowu może być ciężkie, chociaż dobra, udało mi się ich chociaż delikatnie odciągnąć, to może się uda. Widzicie? Jestem za bardzo przyzwyczajony do, powiedzmy, niektórych systemów soulsowych, więc... O, jakiś barbarzyński hełm. Znowu coś fajnego, co daje 4 życia, 4 siły, czyli znowu zmniejszam trochę max HP kosztem większych obrażeń. I odkryłem też jeszcze jeden aspekt. Można go kopać, kiedy on rzuca czary, to przerywam kastowanie, więc... Możecie być ze mnie dumni po milionie nieudolnych prób, nieogarniania i w ogóle wszystkiego udało mi się właśnie tak zrobić, więc teraz tylko mam trochę energii, to znowu zrobimy level upa. To jest wystarczająco, dobra, tak ze dwa w to znowu muszę mocno podbić sobie jak nic życie. No i lecimy. Nie. Trzeba w jakiś system, w jakiś rytm się złapać. Tu akurat to było nawet łatwiejsze. Pod prąd ciężej trochę, ale mamy tutaj coś. Aha, w jakimś tundrowym lordzie Karenie. Pewnie znowu poginę milion razy czy coś. A. You've gotten us into, you bumbling oaf. Okay. Silence, Pop. You there, standing around. We've run afoul of these wolves. I shudder to think what might become of me. You mean us? No. Mind releasing me from this cage? Thank the gods. The more I listen to her yap, the more I welcome death. That can still be arranged. Aha. I prosi o pomoc, żeby ją uwolnić. Tam tego też nie można uwolnić, ale głównie tu ona prosiła. Zobaczmy, co jest dalej. Nie wiem, czemu pasuje mi tu pod jakiegoś bossa, więc lepiej tam nie będę lazł. A, czyli tutaj jest takie w sumie większe więzienie, w którym mogę różnych... Dobra. Właśnie mogę różnymi sprawami się pozajmować, różnych więźniów potwierać, pozbierać różne rzeczy, ale do wszystkiego jest potrzebny ten sam klucz, jak widzicie. Widzę skrzynkę, która jest na zasadzie nie użyj żadnego pióra, dochodząc tam, to dostaniesz. Dobra. Aha. Czyli muszę tam wejść bez marnowania piór i jeszcze zwyciężyć. Dobra.
Dam radę nawet, powiem wam szczerze. Jak trudno by to nie było, postaram się dać radę. To będzie taki, można powiedzieć, challenge dla mnie, ale damy radę, zobaczycie. Trudno się to będzie challenge, patrząc na mój... No, tak bardzo nie ogarniam. Dobra, bierzemy pióro. I muszę pamiętać, nie wolno mi się leczyć, więc... Jeśli będę musiał się leczyć, to można powiedzieć, że równie dobrze mógłbym się poddać. No, nie wierzę. Jestem zbyt nieostrożny jak nic. Ale jak widzicie, już poznałem trochę tą broń, więc... Chociaż taką przewagę mam nad mną z, w sumie przed tego czasu odcinkowego, że już poznałem ten wielki miecz i jak umiejętności są znacznie gorsze, nie będę ukrywał, w moim odczuciu przynajmniej, tak sam w sobie miecz jest znacznie przyjemniejszy niż to, co miałem wcześniej, jak miałem ten długi miecz. Dobra, teraz zobaczmy, czy da się jakoś tego... Dobra, da się tego gluta, że tak nazwę go roboczo, wywabić. A, no oczywiście musiał mi trafić. Dobra. Okej. Dobra. Oj. Nie, tam nie, nawet nie idę. Tutaj jest jakaś skrzynia zamknięta na to, czyli... Kamień Immortalitu, czyli tego jakiś lepszy ulepszacz chyba. Tak, lepszy ulepszać. Dobra, może powiem to bardziej po ludziowemu. Ulepszać wyższej klasy. Dobra, jakoś się udało. Powiem szczerze, że tutaj nie rozumiem, co trzeba zrobić. Tutaj ponownie jakiś skrót, jak widzę, ale... No, jeszcze nie zrozumiały dla mnie. I chyba wiem, dokąd to prowadzi. Bingo. Jakieś skróciki mogę sobie otwierać. Fajnie. I przy okazji można spać tą skrzynię. Teraz. Dobra, najpierw tak. I bijemy skrzynkę. Teraz jeszcze tak. Oj, nie ten przycisk. Tak. I bijemy dalej. I zobaczymy, co jest we jej wnętrzu ukryte. A, jakieś nowe pióro. Jak to działa? Aha. I takie, które ma właściwości usuwające negatywne efekty poza sam w sobie leczeniem. Dobra. Nie będę ukrywał... Fajne. Patrzcie, tam coś jest. Nie wiem, jak tam wleźć, ale jest. Tak więc jak już udało się otworzyć swoją drogą drabinę, to... Chyba nawet nie będę czekał, tylko... Idziemy po tej drabinie zobaczyć. I już zaczynam żałować, że tu przylazłem, ale okej. Przeciwnik był wredny, jednak niezbyt trudny. Okej, dziura, widzę w ten sposób tą pułapkę. Okej. Dobra. Te kryształy są naprawdę okropne. Ale da się z nimi poradzić dosyć prosto. Dobra, z nimi pojedynczo już też umiem sobie radzić, więc jest dobrze. Co my tu mamy? Toporek z Vados plus 2. Toporek, fajna broń. Używam go jako ten... Używa go rycerz krwi. Bardzo porządna broń, nie ukrywam. Też bardzo przyjemna. Jeśli zdobyłbym jakieś fajne umiejętności na niego, to już... Mogę powiedzieć, że mam broń, która jest i mocna, i... którą umiem fajnie, łatwo obsłużyć sobie. Bo żeby nie było krwawy rycerz, też sporo grałem, ale... No nie ukrywam, nie była to może najbardziej pojmująca klasa. Ten system oddawania szybkiego jak w Bloodborne, żeby odzyskać życie, no jakoś mi nie wychodził. Dobra, co my tu mamy? Aha. Tundra Lord Kaern. Dobra. Czyli to coś. Uch. Nie, nie poradzę sobie z tym. Jak nic sobie nie poradzę.
Aha. Ale i tak fajnie było to chociaż sprawdzić. Aha. Bo kocil to będzie jakieś jeszcze właśnie takie malutkie, a ręce. Dobra, wiecie co. Nawet fajnie, że w sumie tak do tego doszło, bo łatwo będzie mi teraz powrócić w to miejsce, w którym byłem wcześniej. A żeby nie było problemów, to... Nie straciłem... pióra? Okej, okay, trochę powiem szczerze dziwna sytuacja, ale niech będzie. Oczywiście musiałem dostać dwukrotnie. Nie no, to już jest lekka przesada w moim odczuciu, ale dobra. Tutaj niczego już chyba nie ma takiego, co by mogło mnie zainteresować, więc sprawdzę tylko drugą stronę, czy na pewno, wiecie, nie pominąłem jakiejś jednej znaczącej bardzo pypki czegoś tam, jakiegoś kluczyka czy coś. I wiem, że niby czas antenowy się skończył, ale no nie chce mi się wkończyć. Będę się o tyle miły, że dam wam więcej czasu. Dobra, czyli kolejne piórko. Zresztą tego musimy też kupić to pióro już od tej, co tam w wiosce jest. Te. A póki co lecimy dalej zwiedzać i dzisiaj tak postaram się zrobić więcej, jak już mówiłem. Ale żeby nie było więcej, nie oznacza, że być godzinę, tak 40 parę minut max. Bo takie czasy wydaje mi się optymalniejsze, a przy okazji jak mam ochotę i naprawdę się wkręciłem w jakąś grę, to wiecie, no nie ma co na sztywno sobie limitować czasu. Okej, co my tu mamy? Panacea, czegoś tak? Zobaczmy. Żeby nie było, nie będę tłumaczył, ale okej. Okay. Jakiś efekt konkretny tam z nazwy wymieniony, nie wiem do końca co to będzie, i inne mniejsze efekty. Co? Aha, Forgotten Gaian. Informacja o jakimś bossie chyba znowu, ale zanim co widziałem, że można pogadać z olbrzymim ślimakiem, więc pogadajmy. Nieczęsto mamy odwiedzających. Chodź, zobacz, co zostało z biednego Alistaira. W ogóle nie wiem, kim ty jesteś. Nic mi nie świta. Nie? Nasza renoma musiała już po prostu przycichnąć. Co to za miejsce? Nie jesteś tu dla nas i nic nie wiesz o tych źródłach? Większość ludzi ma jakieś większe poczucie celu, kiedy ryzykują swoje życie. Mieliśmy powiedzieć? Chyba tak. Rośliny tutaj rosnące leczą różne przypadłości, kiedy zebrane prawidłowo. Brzmi sensownie i przydatnie. Mogę trochę? Dobra. Aha, czyli można od niego to kupować. Fajnie. I jeszcze można pogadać, to pogadajmy więcej. Jeśli czas byłby rzeką. My byśmy byli tak nieruszalni jak kawa macierzysta pod jej korytem, coś tego typu. To jest dosyć poetyczne. Czym jesteś? Daft, nie wiem co to znaczy. Mniejsza o to. To jest los gorszy niż śmierć. A, okej. Okay. Coś takiego, przeklęty do tej formy przez okropnego kosmologa, czy coś takiego, czy kosmomanty, nie wiem. Jesteśmy tylko latającymi oczami i ustami. Jaki okropny los spadł na biednego Alistaira, mędrca. Prawdopodobnie nie pamiętam, co to jest, progeniator, nie wiem, dobra. Nie będę tego teraz wymawiał, bo nie jestem po prostu w nastroju, ale okej. Okay. Jeśli współczucie dalej bije w twoim martwym sercu, zakończ nasze cierpienie. Jestem dosyć żywy, ale jesteś pewien? O, naprawdę? No cóż, twoja skóra przypomina ślimaka. No, wygląda po prostu jak już śmierć w tym czasie, rozumiecie o co chodzi? Wygląda jak jakaś coś z wężem i tak dalej. O, dobra, przestań. Czyli on prosi, żebyśmy go zabili. Powiem wam szczerze, nie jestem do końca
Wykonany. Patrzajcie, mamy skróta. I przy okazji tu jeszcze coś było? Ej, tutaj też była księga Forgotten Gaian, ten cały. Właśnie tak pamiętam, że tu nie zaglądałem, więc fajnie. Można zobaczyć, co to będzie i może znajdziemy kolejnego bossa przez przypadek. Ale jakby nie było, tak czy siak jest super. I powiedz, teraz bym prosił do was szczerze, co wy sądzicie, że... Forgotten Gaian. A nie. A ją. Nie wiesz, z czym masz do czynienia. Czy to szukasz zemsty? Is a monument of wars long before the great expeditions were ever celebrated. To jest relikt z momentów, zanim w ogóle wielkie ekspedycje były świętowane. What hope do we mortals have against such foes? Jakie szanse mamy, my śmiertnicy, mamy przeciwko takim wrogom? How many more must die in the names of their kings? Jak wielu jeszcze musi zginąć w imieniu swoich króli? I will put an end to it all. Doprowadzę to do końca, to wszystko. Retreat. No więc teraz. Odejdź, bądź zgiń. Death, then. Come, I will honor your sacrifice. Śmierć więc. Chodź, uhonoruję twoje poświęcenie. Aha. Czyli ja walczę z czymś takim? Aha. Nie jest to trudny przeciwnik, ale na pewno będzie mocno... Trzeba być ostrożnym. Łatwo do pokonania, ale jeśli popełnimy błąd, to po nas. Tak, dokładnie. Mam 5 piór, więc... Może wystarczająco dużo, żeby przez jakiś czas chociaż się tym wszystkim zająć. Wow. Dobra. Okej, czyli tutaj muszę trochę inaczej działać. Aha. I znowu ona. Memu nie doszedł do ich, powstrzymać. Dobra. Aha. Czy muszę ją pokonać? Nie. Czyli mam tu po prostu sekwencje chwilowe, w której mam walczyć z nią, a na ogół mam walczyć z tym czymś, dobra. To może być błąd, ale... Muszę powrócić w takim wypadku do tej broni. Jak bardzo nieadekwatna ona by się nie wydawała, muszę. Dobra, jestem tu bezpieczny, więc mogę spokojnie bić tą stopę. Aha, czyli skokiem można uniknąć nadepnięcia. Ale kopniaka już nie. Trzeba być ostrożniejszym jak nic w tych swoich działaniach. Jednak mnie to nie przeszkadza jakoś wielce. Dobra, teraz ona znowu będzie spadać. I teraz tak, podpalamy ją. I teraz... Oj. To. I teraz tak, tak. Trzeba być teraz ostrożnym. Znacznie bardziej. Powróciło już, więc... Lada moment ona ucieknie. Jeśli się dobrze... Aha, nie, już nie ucieka. O Jezu, nie, nie. Aha, trafił mnie mieczem. Super. No. Jak? Nie, nie wiecie... Oh, dzieje się tutaj tak dużo. Ja jestem w stanie to wygrać, tylko muszę być bardziej przygotowany na sytuację. I chyba wziąć jednak standardowego miecza. Nie będę ukrywał. Bonusy do obrażeń, które będę dostawał w takich sytuacjach, są moim zdaniem ważniejsze. No niż po prostu czysta siła ataku. Poza tym tamten miecz no jest dużo bezpieczniejszy w obsłudze, mi się wydaje, na takie starcie. Chociaż często zmieniam zdanie, często zmieniam broń, to będzie pewnie moim zgubą, ale dobra, rozumiecie, o co chodzi. Lecimy jeszcze raz. I w sumie odcinek nawet będzie udany, jeśli dwóch bossów pokonam. Dead, as promised. Aha. Your father would be proud. O, czyli jest specjalna rozmowa. Been immortal, but not by my hands.
What curious deceit have you used to pull this off? No matter. Ione. But you... Track this patience while the word still has any meaning. You couldn't stay dead long enough for me to have this. Mhm. No i po prostu... Już nieśmiertelne, ale nie z moich rąk, takie tam, wiecie. I teraz mogę wam powiedzieć swoją drogą, jakie mam podejrzenia po tych scenach paru, które widziałem. A co jeśli mi się okazało, że matka naszego bohatera stała się tym Endless, tą całą... To mogłoby być ciekawe. Zauważcie pewną wspólną cechę. Oboje mamy zielone oczy, a nawet w scenkach matka była przedstawiona jako postać zielono-oka. Oj, zapomniałem, że tutaj trzeba zrobić unik, a nie podskok. Na kopnięcie. Dobra. Dobra, od razu lepiej. Tak. No dobra. Tak, ten miecz jest tutaj znacznie skuteczniejszy. Słabszy, ale skuteczniejszy. W sumie nie wiem, czy jest sens zmieniać tą broń w ogóle, bo jednak patrzcie, jest nasza niby startowa broń, ale jednak bądź udowodniłem w tym momencie, że jest to chyba broń najbardziej dostosowana z tych, które mam dostępne do mojego stylu. Dobra. Będzie znowu powracać. W tym miejscu. Dobra. Tak, ten miecz jak nic jest znacznie łatwiejszy w obsłudze. I wygrana. Dziękuję bardzo. Czemu on mnie jeszcze kopnął, skoro... W teorii pokonałem ją. Może na przeszło na jakimś jednym HP. Dobra, jeszcze mniejsza o to. Tak czy siak, czuję już po prostu zapach wygranej. I dziękuję bardzo. Nieśmiertelny pokonany? Immortal? Jakoś nie rozumiem chyba, ale niech będzie. Meddlesome twit! You've ruined everything! No, co ty nie powiesz? Wszystko zniszczyłem. Co za komplement. No outsider has ever made it to Kaer Shorai. Aha, to ona jest... Oh, okej. Okay. Do you understand? You've left us for dead. Any mortal blood spilled here is on your hands. Remember that. Nie wiem, no, wydaje się mieć jakiś naprawdę większy cel i w ogóle, ale... Jaki to, ja nie wiem. No sobie spadłem, a chciałem się tutaj pozwiedzać. Mam nadzieję, że niczego nie zgubiłem przez to. Można z nim pogadać. A, w postaci... też trybu heroicznego, czyli można rematcha zrobić. Czyli jej już tutaj nie ma, ale to jest tak oznaczenie po prostu, że tutaj możesz przyjść jeszcze raz spotkać się z tym bossem. Wiecie co, no, nawet mi to by wystarczyło wszystko, ale... Jestem w dobrym nastroju, pokonam dwóch bossów w sumie dzisiaj. To może popchnijmy trochę szczęście jeszcze bardziej i spróbujmy chociaż raz podejść do epickiego, czy heroicznego starcia właśnie z Owl Kingiem. Zobaczymy, kto będzie. Na razie nie wydaje się być jakimś wielkim problemem. Aha! Wow! Dobra. Teraz już widzę. Wow. Czyli tutaj on jest po prostu dużo mocniejszy pod względem wszystkich aspektów swoich. No cóż. Szybko się zakończyło. Tak więc ja pójdę jeszcze. Ja idę odebrać pióro, potem chciałbym zobaczyć pewną rzecz, którą tak można powiedzieć sam zauważyłem. I nad heroicznym tryb jeszcze trochę... Za daleko jednak, znaczy za wcześnie, nie za daleko. No dobra. Strasznie niebezpieczny, nie będę ukrywał. I przy okazji właśnie chyba znalazłem też prawdopodobnie jednego z sekretów takich. Nie chciałem używać pióra.
mniejszych bądź większych, ale tak czy jak znalazłem, więc warto byłoby to sprawdzić. Otóż gdzieś w tym tunelu widziałem, pamiętacie, tam chyba było takie miejsce, gdzie widzieliśmy jednego trupka. Możliwe, że jak tam giniemy więcej... Ej, to coś było. A, no tak, Guy and Blood. Dobra. Coś wypadło. Kolejna szkoda tego. Meh. No właśnie. Okej. Nie, tutaj nie można wejść jeszcze. Bo trzeba tego Crest of Gaia. Ale spokojnie, zaraz znajdę to miejsce, o którym mówiłem. I na tym naprawdę zakończymy już, jeśli moje spekulacje będą prawdziwe, bądź okażą się niesłuszne. Serio? To jest początek tunelu i nie znalazłem tego czegoś? To było dalej, czy co? A wiecie co, żeby nie biegać jak w kółko bez sensu, to przy pierwszym dzwonku wzywam konia Rafała. I na koniu już szybciej dużo łazimy, to wiecie, będzie łatwiej to zwiedzać. Ale okej, no ja pamiętam, że gdzieś to było. Tylko gdzie? Na pewno nie było to. Więc to było później, czy jak? To było tutaj, no tak. Pomieszałem mocno. I zobaczmy... te. I moje trupy się składują. Dalej nie wiem, jak tam wejść, co i jak, ale patrzcie, no, moje trupy się tu składują. Fajnie, dobra. Ale jak mówiłem, na tym będzie koniec. Tak więc osiągnęliśmy coś. Może większego, może mniejszego. Może to ma jakieś znaczenie, może nie. Nie mnie to oceniać. Jednak właśnie na dzisiaj to tyle. Jedne, co chciałbym jeszcze ewentualnie zrobić, to sprawdzić, czy mamy jakieś nowe rzeczy do kupienia u naszych handlarzy. Znajdziecie, mogło się dużo ciekawostek nowych pojawić, jako że pokonałem w sumie dwóch bossów. O, a tam z tyłu coś jest i to żyje. Dobra. Peruse my pottery wares, if I may be of use to you. Zobaczmy. Tak, chyba coś nowego jest. Chociaż nie jestem pewien. Po pierwsze... No to delikatna odwaga, czy można tu odkupić, jeśli ją się zniszczy. Fortuna. Mhm. Fajne, fajne. Dobra. Chyba bym to sobie wziął może. Szybciej by mi się zbierało. Warp Orb. Nie wiem, co to jest do końca, ale widać, że jakieś takie dosyć mocne. Mithril Graves. Wow. Mhm. Jeśli mam powyżej 20 hejsta, to mam jakieś bonusy, super. Nie. Fajne, fajne rzeczy sprzedaję. Jak nie zbiorę sobie od razu fortunę. Nie będę czekał, ubieramy. Fortuna jest w sumie tym, co będę nosił teraz przez dłuższy czas, wiecie, żeby zbierać łatwo. Fajnie to w ogóle wygląda. Zobaczymy, czy ona coś nowego ma. Nie, nie dla mnie przynajmniej. I właśnie ulepszenie piórka, to od razu wezmę. No, więc to na obecny moment już dosłownie tyle. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało, bo ja jestem coraz bardziej wkręcony w grę. Jak widzieliście, prezentacja trzech klas, ale teraz powiem wam szczerze, nieważne jak bardzo będziecie błagać, nie pokazuję następnych, nie gram następnymi. Kontynuujemy po prostu w Sentinelem aż do końca gry. Tak więc do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku. No i trzymajcie się. Hej!